nasze miasto i nasz region ma się czym chwalić i kim chwalić. Wiele wybitnych dzisiaj postaci zaszczyciło nas swoją obecnością. Przy okazji takiego spotkania zawsze rodzą się pewne refleksje, tak? Albo wspomnienia wynikające chociażby z ich występów i te emocje, które wówczas w człowieku się wyzwalały oglądając czy kibicując takim czy innym sportowcom. Józef Mynarczyk, Mundial 1982, Janusza znam, czy Pizura i współpracujemy na co dzień, ale chyba mało kto jakby z tych młodych dzisiaj kibiców lekkiej atletyki pamięta, że to wybitny skoczek, który skakał ponad 2,30 m. Ktoś kiedyś wymyślił wzór na sukces sportowy, że 1% to jest szczęście, 1% to jest talent, a 98% to jest ciężka praca. A myślę sobie, i to powiem z pełnym przekonaniem, infrastruktura w Opolu zmienia się w bardzo dynamicznym tempie, oczywiście pozytywnie. I na pewno tworzymy tutaj w Opolu takie warunki, że można marzyć i można sobie zawieszać poprzeczkę bardzo wysoko. Trzymam kciuki. Super inicjatywa, że zawodnicy, sportowcy są doceniani w tym wszystkim. Dla mnie to jest bardzo przyjemne. Cieszę się, że zostałem doceniony i dla swojego miasta. I staram się jak najlepiej miasto reprezentować. Dla mnie to jest bardzo miła uroczystość. Z każdej dziedziny sportu praktycznie ktoś jest tutaj wyróżniony w tym wszystkim. Tak szczerze powiem, że niektórych to nawet nie znam, bo że nie za młode, ale to jeszcze nie interesowałem się tak za bardzo wszystkim tym sportem. To jest też inicjatywa dla młodych i pokazanie, że przez sport można też fajnie się wybić i na pewno dla nich jest to duża motywacja, żeby w przyszłości też po prostu zaistnieć i żeby ich wizerunek był w mieście Opole. W tamtej kampanii wyborczej poprzedniej wspólnie z prezydentem ogłosiliśmy powstanie takiej alei. Ten pomysł mocno ewoluował, bo rzeczywiście początkowo zmierzało to w stronę takiej Alei Gwiazd, jak jest na Krakowskiej, polskiej piosenki. Natomiast i kwestie techniczne i inne sprawiły, że jesteśmy w tym momencie i mamy tą galerię na Aleję Gwiazd na galerii Opolskiego Okrąglaka z tego areny. Dzięki tej lokalizacji prosportowej, że ludzie będą mogli tutaj przychodzić i rzeczywiście przyjść, zobaczyć i przy okazji dowiedzieć się tego, bo niektóre postacie, które jeszcze są, to są dla nas troszkę oczywiste, ale niektórzy myślę, że się zaskoczą, jeśli zobaczą, że to właśnie tak znane postacie polskiego sportu były właśnie tam i reprezentowały polski sport. Jesteśmy im to winni, żeby ich honorować i bardzo cieszę się, że doprowadziliśmy do powstania Alei Gwiazd. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Pięknie wyglądają portrety wszystkich gwiazd, zwłaszcza jak obiekt jest podświetlony, czyli coś się w nim dzieje, a dzieje się prawie na okrągło. Także jest to super pomysł, tym bardziej jestem zaszczycona, że wraz z moim małżonkiem i trenerem i założycielem klubu judo AZS Opole też mogliśmy się tutaj znaleźć. Kiedy byłam zawodniczką, to interesowało mnie wygrywanie, a teraz jako szkoleniowiec, jako prezes klubu widzę, jak pożyteczna to jest działalność wpływająca pozytywnie na rozwój młodych ludzi. Jest to długotrwała droga. I jest na niej wiele różnych takich bardzo pozytywnych aspektów, chociaż nie zawsze może być uwieńczona medalami. Ja ogromnie się cieszę, że coś dla młodzieży też, przypomnienie takie, że my swego czasu reprezentowaliśmy barwy narodowe. Jak startowałem na olimpiadzie w Monachium w 1972 roku, to byłem taki najmłodszy, bo byłem jeszcze wiekiem juniora, no ale w międzyczasie troszeczkę czasu upłynęło i ogromnie się cieszę, że młodzież w przyszłości będzie miała na co spojrzeć, że my też kiedyś reprezentowaliśmy, tak samo cieszyliśmy się z tego, że możemy, że tak powiem, rywalizować w sporcie. Staszek Szozda, Edek Barcik, razem zaczynaliśmy, razem żeśmy jeździli, po nas zostawiliśmy Joachima Halubczoka, to już nasz wychowanek też. Nie ma przyszłości bez przeszłości, a te osoby, które dzisiaj zaszczyciły nas swoją obecnością i które widnieją tutaj na szybach z tego areny, na pewno mogą być wzorem i inspiracją, a wydaje mi się, że opolski sport zmierza w dobrym kierunku, więc chciałbym, żebyśmy w przyszłości mieli dylemat, gdzie umieszczać kolejne wizerunki wybitnych sportowców z Opola.